Dzień dobry wszystkim. W tym materiale wideo pokażę Ci, jak robię korektę migdała rosyjskiego. Będę malowała paznokcie na neonowy kolor i będę malowała zdobienia One Stroke. Standardowo rękawiczki ubieram, moja modelka się dezynfekuje, a jeżeli jesteś ciekawa, jak były tworzone te paznokcie, przedłużane polisystemem, to kliknij tutaj w materiał, tam to jest wszystko pokazane. Zapraszam. Powiem Ci teraz pewną ciekawostkę. Kiedyś, gdy chciałam malować one stroke'i i w ogóle zdobienia, to właściwie miałam tylko farbki akrylowe do dyspozycji, bo nie było żeli kolorowych, tak dobrej jakości, więc malowało się farbkami, które się moczyło w wodzie, które szybko zasychały. Właśnie z Martyną też rozmawialiśmy o tym, że niektórych to wkurzają, akurat wkurza, mnie też wtedy wkurzało. Więc na pomoc przyszły żele, które w ogóle nie zasychają, potrzeba do tego lampy UV, żeby one zostały na miejscu, czyli się utwardziły po prostu. I teraz też będę malowała one stroke'i żelami UV, które muszą się utwardzić i będę mogła sobie pracować ile tak naprawdę chcę z tymi płatkami. Czyli rozumiem, przez to, żebyś poprawiała sobie... Można poprawiać, można w pudełku mieć cały czas te same kolory, które... Oj, przepraszam. Które są cały czas dostępne do malowania. Takie ułatwienie. Farbki zasychają, po jakimś czasie trzeba to po prostu usunąć i nałożyć nowe porcje. Więc tutaj jak kto woli. Każda technika jest dobra dla danej osoby. Dla mnie właściwie bez różnicy, bo i tak lubię malować. Dla Ciebie? Nie wiem. Może napiszesz mi w komentarzu, co Ty bardziej wolisz, czym bardziej wolisz malować. Czy farbkami, czy żelami. A może wcale nie malowałaś, daj to znać w komentarzu. Jak najbardziej. A więc nie bez zbędnego gadania przejdźmy do zdobienia. Właśnie skończyłam robić paznokcie, są przepiękne, jestem bardzo ciekawa, która wersja kwiatka Tobie się bardziej podoba, czy ta różowego kwiatka na czarnym tle, czy kolorowe kwiatki na białym tle, koniecznie napisz mi w komentarzu. Jeśli coś w tym materiale Ci się podobało, to będę bardzo szczęśliwa, jeżeli dasz łapkę w górę, a jeżeli chciałabyś zobaczyć więcej takich materiałów i dostać dodatkowo powiadomienie, gdy coś nowego wypuścimy, to bądź pewna, że subskrybujesz już kanał, jeżeli tego nie robisz, to teraz to możesz zrobić i możesz zaznaczyć dzwoneczek, wtedy będziesz miała od razu powiadomienie, że coś nowego wydaliśmy, wypuściliśmy. A jeżeli chciałabyś zobaczyć film, który był już wcześniej, to kliknij tutaj, zapraszam do oglądania, a tymczasem się z Tobą żegnam i mam nadzieję, do zobaczenia. Buziaczki.